Uświadomiłem sobie dzisiaj, przygotowując naszej rozmowy, że spośród tych 25 to pani Anna w 4 gra. Duża reprezentacja, ale przestało być to dziwne, kiedy zadałem sobie jeszcze następny krok trudu i sprawdziłem, ile ról pani Anna do tej pory zagrała w Teatrze Telewizji. Otóż, proszę państwa, 88 ról w Teatrze Telewizji. To prawie tyle, ile mam lat. Prawda? To jest to. W domu nikt mnie nie uważał za głupią. A nawet przyznawano mi pewną inteligencję. Tuszę już nie bardzo się zmieniłam. A choćby z tego względu, że przybywam z tak wielką inteligencją, jak twoja powinna była zmądrzeć o całe twoje profesorstwo. No jedz, co się patrzysz. Śliczna Wigilia. Nie ma co. A któż winien? Ja? Daruj mi, kochany, jeżeli się zerwał z moją matką, ja zerwałam z twoją. Moja matka była dla ciebie za głupia, więc twoja vice versa. Przyznam ci się. Daruj, mój kochany. Moja matka może nie miała takiego wykształcenia jak twoja, ale ma zdrowy rozum. Ja miałam to szczęście, że pracowałam z Tomaszem i muszę powiedzieć, że jakoś bardzo zrozumieliśmy się od samego początku. Właśnie ich czworo, to nasze pierwsze spotkanie było z panem Tomaszem. Potem długo i wiele lat pracowaliśmy w teatrze. Zrobiliśmy później Dulską za Polskiej, Dulską w teatrze i wiele spektakli teatralnych z Tomaszem Zygadło. I muszę powiedzieć, jak państwo zobaczą dzisiaj, że naprawdę jest bardzo, bardzo interesującym i takim reżyserem, który bardzo rzetelnie czytał tekst. Czego tak późno? Lada chwila wrócą. Ciuma. Ty kocie z brylantowymi oczami. Ty laleczko cukrowa. Ty niedźwiedziu ubóstwiony. Ty, ja już nie wiem co. A ty jesteś fiołek smażony w cukrze. Wyzłocony komar. Mucha marynowana. Grzybek polukrowany. Gronostaj wysadzany z turkusami, ja już nie wiem co. A kogo kochają z Fedów wszystkich najbardziej na świecie? No, Feda. A kogo kochają ze wszystkich gronostaj najbardziej na świecie? No, te. No, ciuma. Och, ty kundlu kochany. Już, basta. Fini. Na dzisiaj dosyć. Tomasz Zygadło strasznie tam wziął mnie na bok, mówi, mam do ciebie uwagę. Ja mówię, co się stało? W takiej scenie, w której tam zemdlał mi mój mąż Przoniak, usiłuje go ocucić i wychodzi tam, nie wychodzi nam ta scena, raz, drugi, trzeci, wreszcie Przoniak wstał, podszedł do reżysera i coś mu powiedział na ucho. Okazało się, że powiedział, ja nie mogę w tej scenie grać, bo Anka mnie rozśmiesza. Słabo mi, ale to przejdzie. Panie profesorze, panie profesorze. To wzięło go. To biedny człowiek. Pani w domu, no umrze jeszcze. No nie, zemdlał chyba. O Jezus Maria, ja mam eter. Co się stało? Nie pokazuj się, psiachrę. Ale co się stało? Nie wiem, Leszek jak trup. Kto? No kto, niech się pani cofnie. Puść mnie, to mój mąż, ja jedna mam do niego prawo, ja wiem jak go ratować. Josko, widzisz, ja nawet słowo honoru, no. Twoje słowo, może umrzeć, puść mą, gryza. Diablicie. Prędko rozpiąć mu kołnierz. Wody na skroń i łyżkę do podważania zera. No, pomóżmy odwrócić go na bok, w kamizelce ma zawsze krople. Wiesz co? Łyżkę? No nic, nie bój się, nic się nie będzie, no. O, widzisz, już otwiera oczy. A teraz tylko rozcierać, no. Lepiej ci? No. A, schowajcie mnie! Ty tu. Noc listopadowa. To jest przykład spektaklu, który bardzo rzadko w tym cyklu pokazuję, mianowicie jest to rodzaj przeniesienia spektaklu, który miał swoją postać najpierw teatralną. Otóż Andrzej Wajda przygotował Noc listopadową w Starym Teatrze w Krakowie w 1974 roku, normalnie na scenie teatru, z tą samą obsadą, z tą samą muzyką, scenografią, wyjściowo tą samą, a potem w 1977 roku nastąpiła realizacja, premiera była 3 kwietnia 1978 roku. Realizacja miała miejsce
jesienią późną 1977 roku. Dlaczego jesienią? A otóż dlatego, że noc listopadowa dotyczy wydarzeń związanych z wybuchem powstania listopadowego. Hej bracia, dzieci, żołnierze, za broń, niech każdy zagiwer bierze i ustawia się w szeregu, w podwórze. Hej bracia, oto budzą się burze, za broń. Przyszedł czas, gdy zrywamy obroże, co gardła i ręce porze i święci noże śmierć przywłaścicielom, tyranom, co nasze kalają trony, co brudem ołtarze ścielą. Bóg wziął nasze obrony, śle wolność ludom i stanom. Czas pomsty za bezprawie, czas pomsty, lećcie żurawie. Roznieście po polach skrys płonący chat za łzy, za urąganie męce. Hej bracia rycerze, dzieci młodzieńcze, sprzęgajcie ręce. Oto godzina wybija, gnana tęsknotą lat do broni. Jezus Maryja do broni, za Polskę, za krew, za lata niewoli i nędz. Spełniajcie przeznaczenie, czas przyszedł, zwyciężym dziś. To wam ratować się stoni, wasz los od waszych dłoni, wam serca, mężowi dzieła! Jest to późna jesień, prawda? Koniec listopada 1830 roku. To są wydarzenia, które zainspirowały Wyspiańskiego, ale zainspirowały go podwójnie, nie tylko historycznie, tylko Wyspiański był w łazienkach tutaj w naszych okolicach, oglądał sobie te łazienki. Patrzajcie, ula pożaru! Gdzie pożar? Miasto się pali! Nie miasto! Gdzie? Tam, w oddali. W dziedzińcu lecą sygnały. Nasze szwadrony zerwały i pędzą. Konia dla księcia. Już wiodą. Nie, pozostanę. Tam po co, niech ogień płonie. A co by książę powiedział? Gdy płomień drugi uderzy, trzeci i czwarty wstanie. I tak te czarne otchłanie zaczną grać. Że to powstanie. Jest akcja wydarzeń historycznych, a na to nakłada się jakby opieka, zmagania bogów mitologicznych greckich. Ten cały klasycystyczny teatr nawiązujący właśnie do wzorców starożytnej Grecji, tak prawdopodobnie jakoś to układał w głowie poety, dramaturga, ten taki obraz. Popłynie polegli ku matkami. Kto tu się skarży? To my. Kto wy? Spętane lwy, czyją wy ujęci ręką? Męką. Kto was tu zaprząk? Śmierć. Państwu piętrowość tego spektaklu, bardzo interesującą. Wydarzenia historyczne, które miały tutaj miejsce naprawdę, zapisane przez autora w sztuce, która przetwarzała te wydarzenia, zrealizowana później w wersji telewizyjnej przy użyciu środków telewizyjno-filmowych, z powrotem wraca w to miejsce. Parady Jana Potockiego, to jest utwór napisany w XVIII wieku po francusku. Swoją prapremierę miał w Łańcucie, tam gdzie Jan Potocki, autor, miał... Właściciel tego majątku miał tam swój mały teatrzyk prywatny, może ktoś z Państwa zwiedzał ten teatr, to właśnie tam to się odbyło. 6 miniscenek utrzymanych konwencji Teatru dell'Arte z mistrzostwem szczegółu, mistrzostwem konwencji, z fantastycznym aktorskim wykonaniem. A zatem, droga Zerzabello, wysnułem projekt, który nas oboje musi okryć chwałą. Ogłoszę konkurs. Ten, który utworzy najpiękniejsze rozprawy na różne tematy,
zostanie moim zięciem. Ty zaś, droga Zerzabello, będziesz miała zaszczyt zostać nagrodą literacką. Ależ ojcze, co u licha mają znaczyć te bzdury? Jeżeli zostanę, wyjdę za mąż, to po to, żeby zostać żoną, a nie żadną nagrodą literacką. I wszystkie twoje rozprawy nic mnie nie obchodzą, żebyś to wiedział. Córeczko, cóż to za dziwny ton? Czyżbyś miała czelność rozporządzać swą zgodą, nie zapytawszy o moją rękę? Tak, jestem zakochana. Jeżeli spróbujesz pogwałcić moje skłonności, rzucę się głową do klasztoru. Piotr Franceski, Ewa Dałkowska, Marek Kondrat, Grzegorz Wąs. To jest teatralna zabawa najwyższej próby, świetna pastiszowa imitacja tego stylu, doskonała technicznie, wyreżyserowana przez Krzysztofa Zaleskiego, nieżyjącego już reżysera i aktora, który w Teatrze Telewizji 19 spektakli wyreżyserował, w 9 grał rolę. A oto mój temat. Poikilotron Athanat Afrodite. Paidios dolopploche lisomaise. To kto ułożył tę Grekę? Kto ułożył tę Grekę? Pan się o to pyta? Któż to inny mógł zrobić jak nie Safo? Któż inny jak nie boska poetka Safo śpiewał hymny do Afrodyty? Któż inny jak nie Safo? A wypchaj się pan z pańską szafą! Trzeba przyznać, że jestem bardzo nieszczęśliwym gilem. Inne gile są zawsze wesołe, a ja jestem smutny. Właściwie to pan Leander powinien był zakochać się w pannie Zerzabelli. A tymczasem mnie się to przytrafiło. I w dodatku jak na złość panna Zerzabella urodziła się jaśnie panienką. O, żeby to była zwyczajna gilówna jak ja, powiedziałbym jej wtedy. Nie ośmieliłbym się jej nic powiedzieć, bo by mi odpowiedziała. Gilu, o tego tonu to ja bym nie wytrzymał.